Grupa kapitałowa Dr. Schneider specjalizuje się w produkcji wysokojakościowych produktów z tworzyw sztucznych dla branży samochodowej, począwszy od innowacyjnych systemów wentylacyjnych po wymagające pod względem estetyki i funkcjonalności moduły na tablicę rozdzielczą oraz konsolę środkową, przez co jest doświadczonym partnerem w zakresie rozwoju produktu dla takich producentów samochodów jak Audi, Opel, Renault, Rolls-Royce, Ford, Jaguar, BMW czy Volkswagen. Zakład w Radomierzu w najbliższym czasie chce wprowadzić 14 nowych technologii. Ponadto powstanie na jego terenie innowacyjny ośrodek badawczo-rozwojowy. Ja, die neue Investition, wir investieren zukünftig in Hallen für verschiedene Funktionen. Czyli będziemy przede wszystkim inwestować w nowe powierzchnie produkcyjne. Und noch mehr in Maschinen und Anlagen. Kolejne inwestycje również w maszyny i urządzenia. Wie schon vorher rübergebracht, wir investieren in den nächsten Jahren in 28 neue Spritzgießmaschinen. Między innymi w kolejnych latach 28 nowoczesnych wtryskarek. Sowie in 18 verschiedene und unterschiedliche Montageanlagen. Jak również 18 nowych linii montażowych technologicznych do montaży samochodowych części. Und jede Montageanlage hat circa 15 Arbeitsplätze. Każdy z tych linii technologicznych to około 50 nowych miejsc pracy. Und das werden wir in 30 Betrieben bedienen. To są linie montażowe, które będą pracowały w trzyzmianowym systemie. W ramach uroczystości w nowej hali w Radomierzu delegacja rządowa wręczyła przedstawicielom firmy oficjalnie kolejne zezwolenia na działalność w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Decyzja dzięki zabiegom pani minister Ilony Antoniszyn-Klik o tym, że te strefy ekonomiczne będą miały przedłużoną działalność, jest bardzo, bardzo dobra. To kolejny globalny gracz, mówię tutaj o grupie Schneider, która zlokalizowała swoją inwestycję w Radomierzu. Za chwileczkę, bo już o godzinie 14 przejdziemy do wręczenia 103 i 104 zezwolenia. Grupa Schneider pozyska kolejne już swoje dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej. One również są niesamowicie innowacyjne, również są od siebie niezależne, bo żaden z projektów nie jest uzależniony od drugiego projektu. Jeden projekt dotyczy stricte kwestii linii produkcyjnych i tego, co się dzieje na produkcji, natomiast drugi związany jest z ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który już funkcjonuje przy inwestycji grupy Schneidera. Prezes Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Iwona Krawczyk wspiera rozbudowę tego zakładu od ponad 2009 roku. Dlatego nie ukrywa zadowolenia wynikającego z poszerzenia działalności firmy. W Polsce grupa kapitałowa jest obecna od 2000 roku. Nowy zakład w Radomierzu funkcjonuje od 2006, w którym po rozbudowie zatrudnienie znajdzie 1150 osób. W tym roku specjalna strefa ekonomiczna w Kamiennej Górze wydała 6 zezwoleń. Kolejne 4 są w trakcie realizacji i zostaną wydane i jeszcze w tym roku.